Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj filmik, kilka słów do osób, które chciały postawić pierwsze kroki w ozdabianiu przedmiotów techniką decoupage. Chciałam zaprezentować podstawowe produkty, bez których nie jest możliwe rozpoczęcie tej fascynującej przygody. Produkty, które po prostu trzeba mieć w pierwszej kolejności. Więc tak, powiem przede wszystkim o przedmiocie, co kupić. Jaki prosty przedmiot kupić, żeby się nauczyć przyklejać niewielkie elementy. Po drugie, jak przygotować przedmiot do ozdabiania. Po trzecie, powiem dwa słowa o farbach do malowania tła. Potem o pędzlu, bardzo ważnej rzeczy, pędzel do klejenia. I o klejach do serwetek do papieru. I tak, pierwsza rzecz, czyli co kupić na początek? Na pewno najlepiej zacząć od niewielkich rzeczy. Tutaj możliwości macie naprawdę spore, bo są przepiękne rzeczy z MDF-u, ale są też takie bardzo fajne elementy, jak na początek, czyli zakładki ze sklejki, serduszka ze sklejki, takie szyldziki już z dziurkami ze sklejki. Dobrze na początek zrobić na przykład na desce takiej drewnianej. Zbliża się sezon bożonarodzeniowy, więc są takie ze sklejki pompki. Czyli kupujemy niewielkie rzeczy, proste, płaskie. Druga rzecz, która jest potrzebna, to są gesso. Kupujemy takie gesso do tego, aby przygotować produkt pod farbę. Malujemy raz. Gesso po prostu zwiększa przyczepność farby. Farba się lepiej wygląda, kiedy ma przygotowane podłoże z gesso. Na rynku są dwa kolory gessa. Gesso białe, gesso czarne. Też gesso białe, gesso czarne z kadensa. Zamiast gesso można też pomalować dwa razy produkt farbą białą. Nie będzie to nic takiego strasznego, jak zamiast gesso pomalujemy dwukrotnie farbę. Trzecia sprawa to jest motyw. No i tutaj motyw, można dużo mówić, ale motywy dzielimy na dwie części. Pierwsza to są motywy bibułkowe i są to motywy na serwetce i na chusteczce. Motywy bibułkowe, serwetkowe są trójwarstwowe, więc wydzieramy fragment, który nam się podoba, który chcemy przykleić na przykład do sklejki i pozbywamy się dwóch warstw, dwóch bibułek bez nadruku. Zostawiamy sobie tylko tą pierwszą część. O, chcemy przykleić pszczołę, to pozbywamy się po prostu dwóch warstw bibułki. Jeżeli chodzi o chusteczki, które są o wiele mniej popularnym produktem, to chusteczka ma aż 4 warstwy, więc jeżeli chcecie skorzystać z chusteczki papierowej, bibułkowej, no to musicie, wydzierając, pamiętać o tym, że są 4 warstwy bibułki. Jest jedna warstwa, ta wierzchnia, która jest nadrukowana, i 3 warstwy bibułki. Jedna i tu są jeszcze 2. Proszę. Raz, 2, 3 i to jest 4. I mamy z chusteczki tą warstwę. To są przygotowania do tego, że wydzieramy ten motyw z serwetki lub chusteczki i przygotowujemy ten motyw do naklejenia. Druga jakby
Grupa motywów do zdabiania to są motywy drukowane na papierach ryżowych, na papierach klasycznych. Papiery ryżowe, no jest kilka tysięcy wzorów. Czołówka to są firmy włoskie, Stamperia, Decomania, Calambur i Ciao Bella, nowy gracz na rynku dekupażowym. Z polskich producentów polecam papiery firmy ITD. Papiery ryżowe, no to jest specjalny papier, który jest trwały po położeniu kleju, który jest wodny. Więc nie rozwarstwi się, nie rozejdzie. I do tego ma te włókna ryżowe, takie wdrukowane. Jest ono tyle dobry dla początkujących osób, że po wydarciu, po przyklejeniu, jeżeli będzie jakaś zmarszczka, to może ona imitować włókna papieru ryżowego. Nie jest to tak widoczne jak przy serwetce. To są piękne wzory stamperyjne. To jaki klimat lubi. Jest naprawdę wybór przeogromny. Druga część to są papiery klasyczne. I tutaj papiery klasyczne dzielimy na te papiery tradycyjne o tej wyższej gramaturze i papiery soft. Im wyższa gramatura papieru, tym trudniej nam jest to doprowadzić do stanu zniwelowania papieru z podłożem, a więc musimy położyć większą ilość lakieru. Kolejna rzecz, kiedy rozpoczynamy przygodę z dekupaż, to jest zakup pędzla. I tutaj naprawdę nie możecie oszczędzać na pędzlu do klejenia serwetek. Pędzel do klejenia serwetek musi być w miarę szeroki, w miarę twardy, włosie syntetyczne, nie szczecina. Naprawdę pokażę za chwilę, jak dobrze przytrzymuje i rozkłada klej na przedmiocie. Właśnie pędzel w takim w miarę szerokim rozstawie. Przynajmniej 2 cm szerokości włosia. Trzonek, sami widzicie, że ten pędzel jest dosyć zmarnowany, ale ja ten pędzel mam już 6 lat. 6 lat go mam i dbam o pędzle, mam te pędzle, chociaż one nie wyglądają. Dobrze jest naprawdę zainwestować trochę grosza w pędzel, ponieważ sami zobaczycie, że jakość kosztuje. I 6 chińskich pędzli to po prostu wyrzucicie po jakimś czasie, takich no-name'owych, a jeden pędzel starczy Wam naprawdę na długo. To o pędzlach do kleju. Mówię o pędzlach do kleju. Tak szeroki pędzel też używamy do malowania tła. Kiedy mamy dużą powierzchnię, na przykład kasetki czy Blade Ram, to wówczas taki pędzel w takim szerokim rozstawie włosia służy nam do szybkiego pomalowania tła. I ostatnia rzecz z tych początków to jest w sumie chyba jedna z najważniejszych rzeczy w dekupażu, czyli klej. Na rynku jest naprawdę spory wybór kleju. Najpopularniejsze kleje to są kleje z firmy Pentart. I te kleje mają taką dosyć zagadkową dla wielu funkcję. Jest to klej 2 w 1. Jest opisane lakier i klej, varnish and glue. Czy wystarczy, wiele osób pyta, czy wystarczy klej kilka razy położyć na przykład na serwetkę, żeby już nie lakierować. Naprawdę nie sugerujcie się tym, że to jest tak, że to jest po prostu lakier. Nie ma to naprawdę sensu.
dobrze wylakierowany przedmiot jest tylko lakierem, który jest do tego po prostu stworzony. To jest głównie funkcja klejenia. Dwa w jednym. Były jeszcze kleje trzy w jednym. To była tam primer, lakier i klej. No, jak się okazywało, ono miało tak na dobrą sprawę tylko funkcję do klejenia. Inne kleje, które możecie znaleźć na rynku. Bardzo dobry klej. Ten też ma jakby, że jest lakierem. I też trzy w jednym nawet. Tu jest klej firmy Cadence. Jest to klej specjalnie jakby stworzony do klejenia serwetek. Jest to klej rzadki. Zresztą zobaczycie, że serwetki po prostu muszą mieć w miarę rzadki klej. Natomiast do klejenia papieru, czy ryżowego, czy tradycyjnego, jest w Cadence klej Decoupage Plus. Decoupage Plus to jest gloss, czyli z połyskiem. W takich właśnie pojemniczkach 150 ml satyna. Te właśnie jakby pojęcia, które są właśnie związane z połyskiem. Tu jest na przykład silky shine, czyli jedwabisty połysk. One są po prostu sugerują może bardziej, że łatwiej będzie nam na przykład stosować lakier z połyskiem jedwabnym, czy tutaj lakier z połyskiem matowym. Lub tu, jak tutaj jest lakier z połyskiem, wysokim, gloss, czyli no bo naprawdę to nie jest dobry pomysł, żeby łączyć jakby tą funkcyjność lakieru i kleju. To są typowo kleje do serwetek i papieru, a nie lakiery. I to jest jakby no, kluczowa rzecz. I kilka słów jeszcze o farbie. Farby do malowania tła. Najczęściej spotykanym, najczęstszym kolorem to jest biały, wszelkiego odcienia białego. Ja zrobiłam film na temat różnych farb akrylowych decoupage, głównie firmy Cadence, ponieważ ona ma bardzo bogatą kolorystykę. I tak jak już mówiłam wcześniej, zamiast na przykład primera można dwa, trzy razy pomalować taką na przykład bombkę ze sklejki białą farbą. A więc na początek, tak jak powiedziałam, ważne jest zakupienie takich drobnych elementów płaskich. Zakupienie gesso, ale niekoniecznie. Możecie zakupić białą farbę akrylową. Bardzo ważnym elementem wyposażenia dekupażysty jest klej, o którym mówiłam, i dobry pędzel. W następnym odcinku zapraszam na początki, deku początki, jak przykleić serwetkę, jak przykleić i przygotować papier do przyklejenia. Wszystkie produkty, które są prezentowane w naszym filmie, kupicie w sklepie www.floreali.pl. Dziękuję.